Cześć i czołem. Wiem, dawno mnie nie było. Ale sprawy osobiste, sprawy zdrowotne nie pozwalały mi na to, abym nie mógł nagrywać. Upłynęło dość dużo czasu w akwarium, było kilka zmian. Teraz akwarium po prostu jest, delikatnie mówiąc, zaniedbane. Zostało pozostawione samemu sobie i tak sobie ono funkcjonuje od dobrego ponad roku. Jedyne co przy nim robię, to dolewam wody. A rośliny sobie rosną swoim tempem. Może nie ma tutaj jakiegoś wypasu, no ale akwarium jest. Nie zniknęło, nie zlikwidowałem go, jak niektórzy może sądzili. Po prostu nie miałem czasu na nagrywanie filmików. A więc tak, co jest w akwarium? W akwarium pozostały kryptokorynki. Jest trochę nurzańca, który de facto nie rośnie. Z odzysku miałem takiego lotosa, który w sumie nawet się przyjął. Rośnie dość ładnie. Może nie jest to jakiś wyśmienity okaz, bo ja nawozów tutaj, jak wiecie, nie dolewam do tego akwarium. Mam też taką Ludwigię, która sobie powiedzmy rośnie. No właściwie to ledwo co rośnie. No ale żyje. Mam też zwartkę Venta brązową. Zwartki, no te standardowe zielone. Trochę hygrofili korymbozy, która też nie robi szału. No oraz anubiasy. Standardowo u mnie anubiasy to zawsze są, były i będą, bo to jest roślina pancerna. No, o obsadzie. Obsadę głównie stanowią głupiki. Z racji tego, że były tu też inne ryby, znajomy naprzynosił rybek, a rybek. No ale między innymi przyniósł mi żałobnicę. I żałobnice wykosiły wszystko. Żałobnicę oddałem, więc nie mam żałobnic, jest teraz bez nich dużo lepiej. Widzę, że głupik zaczyna się mnożyć. Co prawda jest to chów wsobny, tak zwany, no ale jest. W akwarium jest też od groma krewetek. Nie wiem, kiedy one się urodziły, ale jest ich do bólu. Są to miksy redshery wszelakiego koloru. Najdziwniejsze jest to, że mi się zrobiły z tych miksów krewetki. Może będzie tutaj widać. Dziwacznie fioletowe. Tak, one nie są do końca czerwone. Są po prostu fioletowawe takie. No. Cóż jeszcze o tym akwarium? Akwarium zostało w ostatnim czasie zaślimaczone. Bo nie było ślimaków, bo miałem helenki. Helenek już nie mam. Ich miejsce zajęły ampułki, które sobie lubią robić takie fantastyczne dziury w liściach. Ale są, nie przeszkadza mi to, bo w sumie no na przykład no kryptokoryn nie żrą. Są też zatoczki i świderki. Mam też małe glonojady, zbrojniki właściwie, bo troszeczkę to tam nieładnie powiedziałem. No i mam filtr. Jak wiecie, ja zawsze miałem może debilne pomysły dla niektórych. W dzisiejszych czasach wiadomo, elektrownia pod akwarium, do tego ze 2, 3, 4 kubły i będzie bajka. U mnie filtr został zaadaptowany, że tak powiem, z elementów złożonych z Biedronki. Jest to szklanka za złote 90. Ostatnio można było je w sumie też kupić. Kawałek szklanej rurki z grzałki zasypanej piaskiem. Rozebrałem, włożyłem rurkę. Filtr w sumie zbudowałem z keramzytu ogrodniczego, włókniny wyciągniętej ze starej poduszki oraz kawałka gąbki z filtra napędzonego powietrzem. Przepływ jest standardowo u mnie zarąbisty.
I to jest cała filtracja na to akwarium, żeby nie było, no nie? Mówię, akwarium ma dążyć w sumie. A teraz od kiedy za nie się z powrotem wziąłem do tego, co prowadziłem kiedyś, bo chcę, żeby to było akwarium jak najmniej obsługowe i pozbawione wszelakich nowinek technicznych. Tutaj jedyną taką bardziej wypasioną rzeczą, jaka teraz jest w akwarium, to jest różowa świetlówka mięsna, tak zwana. Tutaj to jest chyba 77 Osrama. No bo ja nie mam kasy, więc ja nie będę się wygłupiał w jakieś specjalistyczne świetlówki. Kupiłem najtańszą różową. Może ona nie robi jakiegoś tam wielkiego wow, co widać zresztą po roślinach, ale tutaj na filmie nie będzie może widać tego, ale fajnie mi się świecą, powiedzmy, krewetki na tyle i no te rośliny z tymi czerwonymi liśćmi, no tak troszeczkę inaczej wyglądają. W sumie tutaj mówię, nie zależy mi na jakimś tam zarąbistym wzroście roślin, no bo to akwarium ma być takie, jakie jest, od zawsze u mnie było. Myślę, że gupików będę musiał dołożyć, bo tutaj prawdopodobnie to, mówię, rodzeństwo goni rodzeństwo, jak to się mówi. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj myślę, że z czasem zacznę troszeczkę więcej filmików z powrotem wrzucać, chociaż nie mam aż jakiegoś takiego ciśnienia. No, mam nadzieję, że teraz czas pozwoli w sumie i nie będzie jakichś tam komplikacji. Tak więc coś powrzucam. No głównie myślę, że będzie to odnosiło się do filtracji, której ja używam, bo troszeczkę te filmiki przestałem nagrywać właśnie z powodu tego, że no, miałem dość dziwne komentarze na temat tego, o czym ja w ogóle mówiłem, że filtracja, którą ja miałem, to jest filtracja wzięta, wiadomo skąd. No jest, no i taka będzie, no nie wiem, jeżeli mówię, no ktoś potrzebuje tego kubełka i chce się pochwalić przed kolegami, że to naprawdę działa, no to ja nie widzę nic przeciwko. Parametrów ja nie mierzyłem, ale porównując swój zbiornik, zbiornik Pietrasa i zbiornik w sumie Michała, no to przez pewien czas, kiedy miałem włożoną turbinkę, którą oczywiście też wyciągnąłem ze śmieci, to zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie zaczęły pojawiać się delikatnie glony, czyli szantrasje. A no, spowodowane było tym to, że został cały mój syf kochany płukany z podłoża. No i się skończyło to tym, że no, część roślin przychlastała mi to dosyć dobrze, bo były włoski, czarne. Po wyjęciu nieszczęsnej turbinki, ku mojemu zdziwieniu, akwarium powróciło do łask. No wtedy też powstał no, genialny pomysł użycia tego mojego super filtra, który naprawdę nie kosztował mnie prawie nic i kosztować mnie nie będzie, a robi robotę. Czasami tylko jeżeli użyję tabletek, no nie wymienię jakiej firmy, no to mam pylenie. Ale pylenie typowo mechaniczne, no bo te tabletki się rozpadają na dość drobne kawałki i po prostu przez 12 może godzin unosi się w toni pyłek. Ale pyłek, jeżeli się rybek nie karmi, przez 2 dni cudownie znika. Tutaj mówię, no chciałbym przede wszystkim w tym momencie pozbyć się większości najasa guadalupensisa, bo ta roślinka to jest roślinka normalnie jak roślina pastewna. Ona rośnie zawsze, wszędzie. I tylko mi zagaja niepotrzebnie zbiornik. Tutaj z niektórych roślin, wiadomo, będą liście odpadały.
Jeden plus, że się rzęsy pozbyłem w sumie. Widzę teraz w głównej mierze. No bo to była tragedia. No i tak jak to widać się wszystko prezentuje. Mówię, no nie jest to może jakiś wypas. Nigdy wypasem to akwarium miało nie być. I nie wiem, no ryby się mnożą. Jak widać w miarę urzędują po całym zbiorniku. Może są tutaj, mówię, jakieś takie mankamenty wymagające dopracowania, ale no ja z racji tego, że chwilowo no nie mam czasu, jeszcze jakieś takie inne rzeczy weszły pomiędzy innymi spraw, powiedzmy, zawodowych, rodzinnych itp. itd. Sprawy głównie zdrowotne i głównie to one przeważy nad tym, że no te filmiki nie pojawiały się zbyt często, chociaż przy okazji też przyłożyło się do tego parę osób. Odnośnie właśnie tych komentarzy co do filtrów używanych przeze mnie. Ale ja się tym nie zbytnio przeraziłem, bo wiadomo, każdy ma swoje racje. Ja mam swoje racje, inni uważają, że to jest złe. No to dobrze, no to musi być tak jak jest. Mówię trochę dzisiaj bez sensu, tak mówię, ale pewnie każdy będzie wiedział, o co mi chodzi. Bo jestem po 8 godzinach w robocie, później jeszcze miałem wyjazdowe tak zwane i wróciłem, więc postanowiłem dzisiaj nagrać, bo jest w miarę spokojny wieczór, że tak powiem. No. No i to by było, moi drodzy, na tyle. Myślę, że coś niebawem się pojawi, jak już mówię, ogarnę trochę tych roślinek, tutaj wyczyszczę to, co mam do wyczyszczenia. Pozasadzam to, co zostało powyrywane. No i myślę, że akwarium będzie powoli z powrotem nabierało blasku. Wiem, że to nie będzie super ideał według dzisiejszych standardów wszystkiego pod linijkę. Ale to nie jest mój styl, żeby to było pod linijkę, to ma cieszyć oko i każdemu mówię, kto ma w sumie akwarium, nie można się stylizować na kimś, bo każdy ma swój wyrobiony styl. Ja oczywiście tego stylu nie mam, ja mam styl, gdzie posadziłem, tam ma sobie rosnąć, gdzie wyjdzie, to tam będzie dalej rosło. No i tak to wygląda, więc na dzisiaj to by było tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło. Hej!